Pogrążona w żałobie, parafio, rodzina, diecezja, drogi nasz arcybiskupie, pasterzu, drodzy kapłani, szanowni ojcze, szanowna pani Moniki, kiewady, szanowni pobratymy, jaki się od nich wiedzie o stanie tematu, szczyny tematu, dla Mariany, pomocy Pana Trzymano. Księdze arcybiskupie przybywasz do nas jako ojciec diecezji, żeby być podobnie jak święty Józef Wilczewski, któremu przypadło żyć w czasach I wojny światowej, w roczu bójczych walk, ale wszędzie on był, ażeby być bliżej swojego ludu. I dzisiaj chcemy dziękować Panu Bogu, że gromadzimy się też w jakiejś sensie jako diecezja, bo święty Franciszek Salezy, wielki misjonarz, powiedział, że jeden człowiek to już diecezja dla biskupa. Tak samo dzisiaj możemy powiedzieć, że jeden człowiek to jest całe wojsko, to jest jedna parafiana, gdzie chcemy oddać należną jemu cześć. Śmierć nie jest nikomu z nas obca, stykamy się z nią, a w ostatnim czasie słyszymy bardzo często i w jakiś sposób odruchowo się lękamy. A lękamy się dlaczego? Dlatego, że z tej niepewności o los tych, którzy przekroczyli granicę życia, a także niepewności tego, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy ta chwila dla każdego z nas nadejdzie. W tych dniach liturgicznie przywoływaliśmy tych, którzy zakończyli ziemską egzystencję i wyrażaliśmy wiarę. Niezniszczalność naszego życia, tego forma polega zmiana. Uroczysty wszystkich świętych, wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. A dzisiejsza uroczystość pogrzebowa w parafii narodzenia świętego Jana Chrzciciela, gdzie był ochrzczony ten żołnierz, gdzie był tutaj ochrzczony, urodził się 6 sierpnia 1989 roku. Był tutaj ministrami, służył także przy ołtarzu, a także służył na straży granicznej, a potem, kiedy rozpoczęły się inwazje, jeszcze w 2014 roku, on też był tam posłany, ażeby bronić ostoi granic. Potem oczywiście już zaprzestał tę służbę, skończoną kontraktem, ale był powołany w czasie wojny, nowej inwazji, może bardziej poszerzonej, ażeby jako doświadczony, bardziej doświadczony od innych, być na straży naszego kraju. I ta dzisiejsza uroczystość pogrzebowa pragnie rozproszyć naszą niepewność, bo spotkanie z Bogiem Ojcem, zamieszkanie w Jego domu nie może być przedmiotem obawy, choć nadal usuwa nasze niepewności. I trzeba wierzyć słowom Chrystusa, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Nie jest to tylko wiara oparta na słowach, jest to pełne miłości, zaufanie, że trzeba iść tą drogą. W osobie Jezusa Chrystusa i Jego słowa, tak często cytowanych, ja jestem drogą i prawdą i życiem, jest cel naszego dążenia do nas spotkania z Bogiem. Od Boga wyszliśmy i do Boga mamy wrócić. I co jest dużo ważne i szczególnie przez życia z wiry. I też to Jezus odolał smerć, a my jest z Nim i Nim jest z nami. W życiu smerci i gospodni należy do Niego. Święty Paweł mówi, w życiu
i w śmierci należymy do Niego. Nikt nas nie żyje dla siebie. Nikt z nas nie umiera dla siebie. Jeżeli żyjemy, jeżeli umieramy, to umieramy dla Pana. I w życiu, i w śmierci jesteśmy dla Pana. Trzeba wskazać, że wojna zaczęła się dla tych, kto jej czekał. To i kto żył bez Boga, лише для себе. А Господь призупинив його як? Ненадовго, лише тільки, щоб була можливість подумати. А чому? Світ збурений махає і тепер кулаками. Кулаками до Господа Бога. Щоб звинуватити, можна сказати, Господа Бога. Зараз дуже багато хто в тим сум'ятті задає питання, чому Господь не зупинив. А Господь є між нами. Господь є між нами. Він нас чує. Але тепер ми маємо запитати, чи ми Його чуємо, чи ми Його слухали. Чи слухаємо Його заповіді, яку Він дав нам, не вбивай. Це для того, може, ми всі переживаємо сьогодні цю розлуку, щоб ще більше ми могли доцінити вартість людського життя, що воно є цінне, а в очах Божих безцінне. І ми сьогодні тут хочемо не тільки прощатися з померлим військовим, парафіянином, але теж хочемо випросити той час, розблагати про Боже, про Божу ласку, про Боже милосердя для себе і для цілого світу. Прагну зацитувати, що Іоанна Павла II, який був апостолом миру, або апостолом Божого милосердя, який, котрий прибував на Петру Україну і землю він її цілував, а разом з ним тих людей, потрібних ній, тих людей, які ви тут крокують, які живуть. Задане було йому також стати на цій землі у Львові та Києві. І прагнемо зацитувати, а в тій цитаті виразити ту подяку супроти під керунком цього змарнення всіх людей броню наших границь. Прощаючись з Україною, Іван Павло II сказав зворушливі слова, дуже пророчі слова, ті, які стосуються нас тепер, і дай Боже, щоб ми дочекалися і щоб вони виконувалися. Дякую тобі, Україно, що оборонила Європу своєю невтомною та героїчною боротьбою проти загарбницьких орд. Нехай Господь дасть мир тобі, український народ. Бо ти з наполегливою і одностайною відданістю нарешті привернув собі свободу і розпочав віднаходити своє істинне коріння. Та докладаєш зусиль, щоб дати можливість усім жити та сповідувати власну віру, культуру і власні переконання. Сказав також, хоч болять ще незагоєні, жахливі рани, отримані протягом нескінченних років, пригноблення, диктатури, і тоталітаризму, під час яких заперечувались та зневажались людські права, ти, український народе, з довір'ям дивись у майбутнє, ще час сприятливий. Це час надії та відваги. Слова Івана Павла II. Коли розпочалася епідемія, в нашому місті Мосинське ми поставили образ, щоб просити Бога вибувати милосердя. І до продовж року був той напис. Ще є час просити про Боже милосердя. І це час, який ми переживаємо всі в нашій країні. Це теж є час, щоби благати про Боже милосердя. Бо сподобалося Господові саме вибрати наше.
ми виявити нам свою предмету, що Бог є не тільки справедливим, але я справедливий, але що є милосердя. І ми маємо можливість вибогати милосердя не тільки для себе, для нашого краю, для цього світу, який стоїть якби над мирою. І тільки в тій єдності і слабості, я на слабості казав, я голодую, є умова справжнього і стабільного миру. У Пана є Бог і вас, а у нього вчитель милосердя, мова псалміста. Он є Богом всемогącym, але przede wszystkim Bogiem miłosierdzia. I dlatego prosimy, niech powstrzyma rękę Kaina. Niech okaże miłosierdzie światu. Od chwili śmierci na krzyżu, od momentu zmartwychwstania Jezus pełni funkcję Króla Miłosierdzia, który jest Panem nieba i ziemi, władcą wszystkich żywiołów, któremu są posłuszne zastępy aniołów, ale również jest tym, który puka do ludzkiego serca, który puka do każdych ludzkich drzwi, ale jej nie wyważa, tylko czeka. I niech my doczekamy się ustania wojny, wołając: Święty, Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Od powietrza, głowy, ognia i wojny wybaw nas, Panie, bo my tego doświadczamy na tej ziemi pościskiej i, zaczynając od Mościec aż po granicę wschodnią. I wołamy dzisiejszej liturgii. Zmarły ministrantem będąc tutaj nieraz dał on znaki wtedy, kiedy trzeba uklęknąć, bo kapłan ukaże Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata. Teraz, kiedy to czynił zawsze, kiedy są teraz te miejscowości, które dotknięte są tym cierpieniem, kiedy nasi kapłani jeżdżą tam, ażeby pomagać i być i opowiadają o tym zniszczeniu, to też kiedy czynią tego Baranka Bożego, mówię, ty zgładziłeś grzechy tych wszystkich miejsc, które są poniewolone. Pan Jezus zgładził te grzechy, ale chce, ażebyśmy nie to zrozumieli, że nie da się zwyciężyć zło, ale są dobrym zwyciężem. I dlatego chcemy wołać w tej służbie świętej jeszcze bardziej Baranku Boży, który gładzi grzechy świata, obdarz nas pokojem. Niczego tak człowiek nie potrzebuje, jak pokoju. Pokoju zewnętrznego, wolnego od wojen i wewnętrznego, wolnego od grzechu. Te niepokoje zewnętrzne są spowodowane niepokojem wewnętrznym, rodzącym się z grzechu polityków opanowanych nienawiścią. U źródła każdego niepokoju jest zawsze grzech i ten duch, który inspiruje do grzechu. Nie masz pokoju bezbożnym, Pismo Święte mówi. Bez Boga nie ma pokoju. Bez miłości nie ma radości. I nie wypada nam zatem nic innego, jak tylko Chrystusa miłosiernego prosić, Baranku Boży, który gładzie grzechy świata, oddać nas pokoju. Oddać pokojem wszystkich, którzy zginęli w czasie tej okrutnej wojny. Oddasz i nas pokojem. Jan Paweł II, kiedy proszczał się z Ukrainą, skazał takie słowa, jakie siódmi, ja chcę wklasnę usta pokinnego Mariana, jakiej nie może ich wygłupyty. Zaczytają ich wersję ukraińską, bo papież mówił po polsku i po ukraińsku. Jan Paweł II сказав: z великою тугою покидаю сьогодні цю землю, перехрестя народів та культуру. Перехрестя народів та культуру. Właśnie na takim skrzyżowaniu przyszedł na świat świętej pamięci Marii. Matusz, rodowód Matuszu wywodzi się ze Szczelczyc. Etnicznie zamieszkały przeważnie przez Polaków, odmieniony pokoleń.
tu się rodzili, tu składali swoje kości, tu wyrażali swoją wiarę. Tu też, jak bronili minionych gniewów swojej wiary, swojej godliwości i w nowych okolicznościach, właśnie potomek tych szczelczan oddaje swoje życie. Urodził się, chodził do szkoły na Rupnikach, do tej szkoły zakończył Instytut Pedagogiczny w Drohobyczu, przysposobienie fizyczne, ale podobało mu się chodzić, być pogranicznym i był tym pogranicznym imieniem. Nie dlatego zwolnił się, ażeby nie pójść do tego wojska, że kiedy zamieszany był, bo dwa razy był posłany, tam i był, i była tam pewność rodziców, że kiedy uważano go raz zaginionego, teraz po raz drugi. Ta nadzieja u rodziców była. Oni nie chcieli przyjąć tej wiadomości, że on oddał swoje życie. Chcieli pomieć przy sobie każdy z nas. Ale schylili się przed tą wiadomością, że syn tej ziemi, syn naszej parafii, złożył swoje życie w ofierze za wielu. I my dzisiaj jemu też dziękujemy za to. I dziękujemy osobie, dziękujemy wszystkim tym, którzy nie zdradzili ani Pana Boga, chociaż może byli grzesznymi, a nie zdradzili też ich prawdy. Papież Jan Paweł II mówił, że w życiu człowieka są takie wartości, przed którymi nie można zdezerterować, o których nie można się uchylić. Bo jeśli my wszyscy będziemy się uchylać, to ten jest, to będzie tutaj, na tym miejscu. Znamy, czy to było związane, bo poprzedni kapłani, a tutaj miejscowy ksiądz kapłan Edward Celetnik, który 5 lat był w tych lagrach i potem musiał ratować tych ludzi, żeby w tej nowej, trudnej, bezbożnej rzeczywistości się nie zagubili. Nie zagubili. Powinniśmy cenić tę wielką wartość tych ludzi, bo my chodzimy ich śladami, nie zapominać o nich. Więc dlatego też te dni są nam potrzebne, żeby przypominać. Dzisiejszy pogrzeb też ku temu nas składa. Niech Pan Bóg pokaże nam swoje miłosierdzie. Niech Pan Bóg też pomoże nam, bo to są dni kolejne. Może trzeba zrozumieć, że w minionych czasach, kiedy brat zabijał brata, tylko dlatego, że on inny, więc teraz pokazuje nam to, że to jest bezsens, że nie wybiera Pan. Choroba nie wybiera, ani Polaka, ani Ukraińca, ani kogo, więc dzisiaj on jest rodzony Polak, ale urodzony tutaj na ziemi mościskiej, obywatelem Ukrainy, był Ukrainy bronią. I my za to Panu Bogu dziękujemy, że Pan Bóg na wszystkim otwiera oczy. Ale też mówi, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tych, którzy duszy i ciało mogą pogłożyć w piekle. I w tej dzisiejszej rzeczywistości my mamy mieć tę wielką odwagę budowania swojej wiary, bo zawsze wierzący. Modlić się tych, którzy nie umieją się modlić. Niedawno rozmawiałem z takim wojskowym, który był pełnił tam służbę i on tak mówi, trzymałem ten ruszaniec, on już jest na rekonwalescencji. Nie miałem czasu się modlić specjalnie, ale miałem ten ruszaniec i krzyczę, całuję i mówię, Panie Boże, dziękuję Ci, że przeżyłem ten dzień. A rano staje, Panie Boże, daj mi to, żebym ten dzień przeżył. I opowiada mi, bo mówię zawsze o Bożym Miłosierdziu na nasze czasy, a on mówi, wiedząc, ja znalazłem obrazek, kiedy trząk jechał, a ja znalazłem obrazek Jezusa Miłosierdzia, ktoś tutaj go przyjmie, ja go teraz mam, ja go trzymam. Właśnie niech ten obraz Jezusa Miłosierdziego, że on wszędzie jest i tam, i tu, i wtedy, kiedy żyjemy, kiedy umieramy, że on nas nie zostawi się latami, bo nam przeobiecał. Przeobiecał nam. I dlatego też nie tylko Pan Jezus nam pomoże, ale wszyscy ci święci, którzy zbudowali po tej ziemi. Święty Jan z Dumki, który bronił Boga. Święty Józefat Koncewicz, który dla jedności Kościoła umarł. Święty Andrzej Bobola, który okrutnie był cierpiał za to, że był katolikiem i ucierpiał za to, że oddał swoje życie. Oni są orędownikami Pana Boga. Przede wszystkim nasi anielowie stróżowi. Anielowie stróżowi. My modlimy się do świętych aniołów stróżu, modlimy się do patrona Kijowa i Ukrainy, świętego Michała, po każdym przyświętym naszym kościele, rzymskokatolickim, od czasów niepokoju modlimy się codziennie. I
dlatego ufamy, że On nam pomoże w tej walce z mocami ciemności. Pomoże nam też święty Józef. Święty Józef, który jest właśnie na takie trudne czasy. On sam był uciekinierem, przed Herodem uciekał, ale też obwziął nas w obronie. Dlatego my prosimy, Panie Boże, weź swą obronę. Baranku Boży, który gładzi grzechy świata, zdać naszą nieprawość, przebacz wszystkie słabości ludzkie i łomności, które popełnił z marnym agiem, ale też i miej litość nad nami, ażeby gdy przyjdziesz i zapukasz do nas swojego serca, ażebyśmy byli gotowi wyjść Ci na spotkanie. Bo tak Ty chcesz, żebyśmy Ciebie oczekiwali. I niech to miejsce przygotowane zmarłemu od momentu Chrztu Świętego, kiedy z Jego imię zapisane było w niebie, niech On posiądzie. Nawet jeśli przez cenę oczyszczenia, które Pan Bóg go doświadczył, jak ogień w tygu, jak złoto w tygu. On został doświadczony. On został doświadczony, więc całkowicie